Hej, Jacek i Darek, oto wszystko, o czym powinnaś, powinieneś wiedzieć, jeżeli borykasz się z bólem Achillesa. Zapraszamy. Zacznijmy podstawowo od anatomii. To najsilniejszy ścięgno w naszym ciele jest przyczepem końcowym dwóch mięśni. Jest wiele mięśni łydki, jednakże stricte związanymi mięśniami ze ścięgnem Achillesa są mięśnie brzuchate łydki, jak i mięśnie płaszkowate. Mięsień brzuchate łydki, który będzie odpowiadał za spięcie na palce stojąc, ma dwie głowy, głowę prześrodkową i głowę boczną. Mięsień płaszczkowaty jest położony... Pod mięśniem brzuchatym będzie spinał nasze palce i bardziej pracował przy zgiętym stawie kolanowym. Z ciekawostki anatomicznej ścięgna piętowego, czyli ścięgna Achillesa, można też dodać, że to nie tylko jest najsilniejsze ścięgno w naszym ciele ale jest też największym ścięgnem w naszym ciele i jego średnia długość to około 15 cm. Dodatkowo warto zaznaczyć, że ścięgna Achillesa nie posiada pochewki ścięgnistej, jednakże posiada swoją kaletkę. Kaletkę głęboką ścięgna Achillesa, która leży pomiędzy ścięgnem a kością piętową. Tu widzicie w takim trójkącie, ten trójkąt nazywany trójkątem Kagera, tam mamy tłuszcz w naszym ciele. W wielu miejscach tam, gdzie nie było co włożyć, czyli za ścianę machilesa, za rzepki, napchane po prostu jest tłuszczem i tutaj właśnie możecie je zauważyć. Główną funkcją wszystkich ścięgien w naszym ciele jest przenoszenie sił z mięśni na kość bądź staw. I tak samo jest w tym wypadku. Ścięgno Achillesa przenosi siły z mięśni łydki, o których już mówiliśmy, czyli mięsień brzuchaty, mięsień płaszkowaty, na kość piętową i na stopę. Dzięki temu umożliwia nam zgięcie podeszwowe, czyli kiedy palce są odciągane w dół, umożliwia nam spięcie na palce. Podstawowym objawem jest ból, ból ścięgna Achillesa, który najczęściej dotyczy części wolnej w okolicach 5-7 do 7 cm nad przyczepem do kości piętowej. Do objawu bólu warto by było dodać również sztywność, głównie sztywność poranną podczas pierwszych kroków po powstaniu z łóżka. Ponadto może pojawić się zgrubienie ścięgna Achillesa, jak i też tkliwość, czyli zwiększony ból przy ściskaniu. Miejsca z boków. Wraz ze wszystkimi wcześniejszymi objawami może pojawić się ograniczenie zakresu ruchu, jak i pogorszona funkcja. Pogorszona funkcja zgięcia podeszwowego, jak i zgięcia grzbietowego, ponieważ przy zgięciu grzbietowym, czyli jak dajemy palce do góry, to ścięgno będzie się rozciągać i może być wtedy bolesne. Przyczyny wszystkich tendinopatii zazwyczaj są bardzo bliźniacze. Co to znaczy? No, zazwyczaj możemy podzielić to na dwie grupy osób. Jedna grupa osób są to sportowcy, czy to zawodowi, czy amatorzy, a druga grupa osób są to osoby, które prowadzą siedzący tryb życia. U sportowców zazwyczaj najbardziej powszechnym jest szeroko pojęte przeciążenie. Przeciążenie jest wtedy, kiedy adaptacja, siła danego ścięgna jest zbyt mała w stosunku do obciążenia, które mu Stawiamy. Z klinicznego punktu widzenia mogę odpowiedzieć kilka historii. Jedna historia klasyczna, czyli łapiemy się za sport zbyt silnie, zbyt mocno, zbyt... Szybko pobiegliśmy, bądź zbyt mocno zwiększaliśmy swoją objętość biegową. Drugim klasycznym przykładem jest wtedy, kiedy biegaliśmy sobie przez dwa miesiące, dopadła nas jakaś choroba, tudzież mieliśmy przerwę po prostu przez 3-4 tygodnie i po tej przerwie wróciliśmy na to samo obciążenie, które było 3-4 tygodnie przed. Oczywiście przyczyny sportowców trzeba by było uzupełnić jeszcze o inne, bardziej prozaiczne, takie jak nieodpowiednia rozrzewka, wręcz brak rozgrzewki bardzo często, czy na przykład zbyt ciasne buty. Najczęściej występująca druga grupa osób jest to skrajny biegun, czyli osoby prowadzące osiadły, siedzący tryb życia. Dlaczego u nich tak się dzieje? Ano jest to bardzo proste. Jeżeli wiemy, że ścięgną, trzeba ruszać, trzeba wzmacniać, trzeba adaptować do danego wysiłku, a nasze życie głównie polega na tym, że nie ruszamy się, prowadzimy siedzący tryb życia, to nawet podstawowa aktywność dnia codziennego będzie dla nas przeciążeniem. Znając szczegółowo przyczyny i objawy, diagnostyka jest dość prosta. Zaczynamy od podstawowego wywiadu. Tam zbieramy właśnie te charakterystyczne rzeczy, o których mówiliśmy w objawach. I przyczynach. Następnie wykonujemy testy. Testy w ortopedii, fizjoterapii, większość to są testy prowokacyjne, czyli musimy sprowokować dane objawy. Przed można zrobić samą tkliwość, czyli możemy ścisnąć to ścianę Achillesa i sprawdzić, czy lokalizacja i umiejscowienie się zgadza, ale też poprosić pacjenta, aby zrobił wspięcie na palce jedną ewentualnie zadarł właśnie stopę, czyli zrobił. Rozciągnięcie tego ścięgna tak, aby wywołać właśnie objawy. Całe badanie warto rozwinąć o badanie ultrasonograficzne, czyli USG, aby zobaczyć, czy nie ma zapalenia kaletki, nie zbiera tam się płyn, no i jakie jest zaawansowanie zmian w ścięgnach Achillesa. Numer jeden: w pierwszej etapie nie rozciągaj swojego ścięgna. Numer dwa: nie masuj swojego ścięgna Achilles'a, nie uciskaj go. Ja wiem, w filmiku 7 lat temu czy 8 lat temu sam pokazywałem masaż na ścięgna Achillesa. Wiedza się zmienia, my wiemy więcej, nie dotykamy no nienawidzi kompresji docisków. Numer 3. Leczenie na Achillesa jak stanu zapalnego, czyli lód, leki przeciwzapalne, odpoczynek. Najgorszym leczeniem jest Całkowity odpoczynek. Jak będziesz leżeć i pachnieć, na pewno nie wyleczysz tego ścięgna. Oczywiście nie odbierzmy źle, powinnaś, powinieneś zredukować swoje obciążenia, jeżeli jesteś sportowcem, ale na pewno nie zredukować do zera. W całym procesie rehabilitacji wykorzystuje się mnóstwo ćwiczeń. Dzisiaj pokażemy te najbardziej podstawowe z pierwszego etapu, od których warto zacząć całą przygodę ze ścianą Achillesa. Nie pokazujemy tu ćwiczeń skocznych, adaptacyjnych, mocniejszych, wzmacniających. Pierwsze ćwiczenie jest to ćwiczenie izometryczne, gdzie będziemy napinać naszą łydkę. Połóż sobie nogę na ścianie, połóż się na plecach i teraz wciskaj swoje palce tak jakbyś chciał wejść na palce, ale nie wchodzisz na palce, tylko żeby napiąć swoją łydkę. To ćwiczenie można robić i powinno się robić w różnym Ustawieniu stawu kolonowego, jak i w różnym ustawieniu stopy. Raz płasko, raz troszkę wyżej. To ćwiczenie wykonuj trzy serie, czyli trzy różne ustawienia, cztery powtórzenia i 40 sekund przytrzymuj to napięcie. Drugie ćwiczenie to spięcie na palce. Siedząc, usiądź sobie tak, aby staw kolonowy był pod kątem 90 stopni. Obciąż sobie go i wykonuj wspięcia na palce. Powolutku, bez pośpiechu. To ćwiczenie najlepiej robić na stopniu. Ja użyłem klocka do jogi, ale jeżeli masz jakiś step, stopień schody w domu, to używaj do tego ćwiczenia. Pamiętaj oczywiście o tym, aby tutaj iść powoli, bez szarpania, bez zbędnych szybkich ruchów. To ćwiczenie wykonujemy 4 serie, między 6 a 15 powtórzeń, blisko upadku mięśniowego. I ostatnie ćwiczenie, trzecie to samo ćwiczenie najcięższe. Czyli będziemy spinać się na palce stojąc na jednej noce. I również można wykonywać to na stopniu, to wdraża się w trakcie rehabilitacji później. I też tutaj wykonujemy bardzo podobnie, jak przy spięciach siedząc, czyli 4 serie 6-15 powtórzeń blisko upadku mięśniowego. To ból prowadzi naszą rehabilitację. Ćwiczenia, które będziesz wykonywać ból w skali od 1 do 10 do. Trójki jest akceptowalne, czyli jeżeli robisz ćwiczenia. A w skali od 1 do 10 czujesz, że Twoje dolegliwości są na 2, jest to akceptowalne. Kontynuuj swoją aktywność. Monitorujemy swój ból w trakcie ćwiczeń, w trakcie dnia ćwiczącego, jak i na zajutrz od ćwiczeń. Dla przykładu, jeżeli ćwiczyłeś i miałeś 2 na 10 w trakcie, w danym dniu też było wszystko ok, ale obudziłeś się i masz 7 na 10, to przeciążyłeś, musisz zmniejszyć obciążenie. Błąd numer jeden. Ćwiczenie codziennie. Nasze sięgna potrzebują Przynajmniej 36 godzin na regenerację, więc ćwiczenia powinno się prowadzić co drugi dzień. Błąd numer dwa: robienie zbyt mało. Jeżeli ćwiczymy na własną rękę, robimy pewne ćwiczenia, to nie wiemy, czy można ćwiczyć w bólu, czy nie można, więc robimy podstawowe rzeczy i przez to nie wzmacniamy naszego sięgna. Błąd numer trzy: ćwiczenie za dużo. Druga skrajność. Ani nie możemy robić za mało, ale też nie robimy tak, że robimy ćwiczenia pomimo bólu. No nie możemy doprowadzić do przeciążenia, którego nie chcemy. Nagraliśmy osobny materiał, który zatytułowałem jak długo goi się ścięgno. Link zostawię w karcie u góry do tego materiału. Jednakże w skrócie mogę powiedzieć, że wszystko w zależności od tego, jakie jest zaawansowanie zmian. Najmniejsze zaawansowanie byśmy powiedzieli, że to jest między 3, 4 a 12 tygodni, ale nawet cała rehabilitacja w niektórych przypadkach może potrwać i do roku. W skrócie podsumowując, jeżeli masz problem ze ścięgnem Achillesa, najważniejszym leczeniem dla Ciebie są ćwiczenia. Ćwiczenia trzeba wykonywać co drugi dzień i stopniowo je progresować. W pierwszym etapie musisz odzyskać siłę i wytrzymałość danej struktury, a dopiero później w dalszych etapach odbudować funkcje, czyli wprowadzać ćwiczenia pliometrii skoczne. Kluczem do dobrej rehabilitacji jest doświadczenie, jak i systematyczność i cierpliwość. No i na końcu. Nie bój się bólu, to ból prowadzi Twoją rehabilitację. W tym schorzeniu często bywa tak, że czym strółeś, tym się lecz, więc pewne zmęczenie, pewne przeciążenie trzeba zredukować i stopniowo adaptować. Swoją strukturę. Na dzisiaj to wszystko. Mamy nadzieję, że z Dariuszem wszystko było jasno, klarownie przekazane, a ten materiał przede wszystkim będzie dla Ciebie pomocny. Na końcu tego materiału zostawiamy po bokach dwie inne sugestie z naszego kanału. Prawdopodobnie będą one dotyczyć leczenia ścięgien tendinopatii. Kłaniamy się wraz z Dariuszem, życząc pięknego dnia. Dużo ćwiczeń, mało bólu, dużo systematyczności i cierpliwości. Pozdrawiamy.